Od myśli o Matce. Do czego ona? Bo Maryja jest niedoścignionym wzorem. Jak zachowywać Słowo Boże w swoim sercu? Jak być blisko Boga, a w ten sposób jak najlepiej wykorzystać czas? Jest ona wzorem pokornego i bezwarunkowego podporządkowania swej woli planowi Boga. Za przykładem Maryi mamy skierowane do nas Boże Słowo zachowywać i rozważać je w swoim sercu, jako nasz stały program życia. Drodzy, kilka dni temu rozpoczęliśmy nowy rok. Być może kolejni ludzie znajdą się znowu w sytuacji dramatycznej. W swoich myślach będą szukać nadziei, która stanie się dla nich radością z powrotu do zdrowia, rozwiązania problemów materialnych, duchowych lub moralnych. Ale żeby było lepiej w tym roku, my musimy dać coś z siebie. Musimy jak gdyby na nowo się narodzić. Na nowo się narodzić, to znaczy na nowo zacząć miłować. Na nowo nieść pokój. Na nowo się narodzić, to znaczy na nowo uwierzyć Bogu. Nie tylko wierzyć w istnienie Boga. Nie tylko wierzyć, że Bóg jest. Musimy uwierzyć. Uwierzyć Bogu. I zawierzyć mu się nasza najlepsza Matka, święta Boża Rodzicielka Maryja. Na nowo mu uwierzyć, że Bóg Cię kocha i jesteś Mu potrzebny, że ma On dla Twojego życia wspaniały plan, plan zbawienia. Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani młodemu, ani starszemu. Być może dzisiaj po raz ostatni patrzysz na tych, których kochamy. Dlatego nie zwlekajmy, uczyjmy to dzisiaj. Bo jeśli się okaże, że nie doczekamy jutra, będziemy żałowali dnia, w którym zabrakło nam czasu na jeden uśmiech, na jeden pocałunek, że byliśmy zbyt zajęci, by przekazać im ostateczne życzenia. Wielki mróz, wielki mróz na ziemi, skrzypi wóz, wielki mróz na ziemi. Trzy królowie jadą, złoto mi rekładą. Hej, kolenda, kolenda. Trzej królowie jadą, złoto mi rekładą. Hej, kolenda, kolenda. Można tą czynić. Jeszcze nie wiem, czy to Podaj taką proszę, niech każdy sobie. Przeżytowała miasto Boże, gdzie wierzy w Pana i pracę.
Jezu, jako prawdziwy Bóg przyjąłeś znak kadzidła, by nasze codzienne modlitwy wznosiły się do Twojego Ojca i uwielbiały Ciebie. A ode mnie przyjmij mirę. Wiem, że to taki trudny dar zapowiada Twoje cierpienie i umieranie, ale wierzymy, że za przyczyną naszego zbawienia obiecujemy Jezu nie bać się krzyża i przyjąć wszystkie życiowe trudy, by dotrzeć do nieba. Dobrze, że wszyscy razem składają piękne królewki do swojego ucho, a prosimy naszych studentów, żeby razem z królami jeszcze nas zakalendowali. Thank you.